Witajcie, niektórzy z Was pamiętają projekt dotyczący wsparcia na rzecz poprzedniej edycji pokazu. Tym razem, jako Stowarzyszenie Twórców Alternatywnych Unikat, przygotowaliśmy dla Was we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu trzecie spotkanie z Alternative Fashion Show. W realizację wydarzenia zaangażowała się także Toruńska Agenda Kulturalna, która sfinansuje część kosztów ze środków mikrowsparcia w kwocie 2,5 tysiąca złotych. Celem naszego pokazu jest pokonanie stereotypów i udowodnienie, że moda alternatywna może być nie tylko formą sztuki, ale także sposobem wyrażania siebie poprzez wizerunek i styl. Dlatego w tym roku swoje kreacje zaprezentuje przed Wami aż 12 projektantów z całego kraju. Pokaz odbędzie się w Toruniu w dniu 25 czerwca, natomiast następnego dnia zapraszamy wszystkich na targi, gdzie będziecie mieli okazję spotkać się osobiście z naszymi projektantami i wystawcami. Jak co roku w przygotowania zaangażowało się wielu wolontariuszy z całego kraju. Nazywam się Maja, a mój pseudonim artystyczny to Wolven Wood. Na co dzień pracuję w studiu tatuażu, gdzie zajmuję się kolczykowaniem ciała, skoryfikacjami, makijażem permanentnym, fryzjerstwem alternatywnym oraz uczę się tatuować. Zajmuję się też muzyką. W Alternative Fashion Show uczestniczę od pierwszej edycji jako modelka i muszę przyznać, że impreza rozwija się bardzo szybko i jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam uczestniczyć w tej inicjatywie od początku. Oprócz modelek i modeli, nad pokazem pracują charakteryzatorzy, wizażyści, fryzjerzy, DJ-e, fotografowie, hostessy, pomocnicy techniczni, członkowie naszego stowarzyszenia i przyjaciele. Na naszym wybiegu spotkacie niektóre osoby znane Wam już z poprzednich edycji, ale przedstawimy Wam również zupełnie nowych uczestników. Cześć, z tej strony Absentia, jestem projektantką i modelką. Na Alternative Fashion Show będziecie mogli zobaczyć najnowsze projekty mojej pracowni Veil. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie, jakiego nam udzielacie, to dzięki Waszej pomocy organizacja pokazu jest w ogóle możliwa. W tym roku mam nadzieję, że będzie jeszcze fajniej niż podczas poprzedniej edycji. Zobaczycie projekty alternatywnych polskich projektantów, nietuzinkowe modelki na wybiegu oraz inne atrakcje. Zapraszam Was serdecznie do Torunia. Pokaz uświetnie pokazy taneczne zespołów Avalon z Torunia oraz Alter Ego z Bydgoszczy. Szczegóły na temat wszystkich uczestników znajdziecie w opisie projektu i na naszym fanpage na Facebooku. Pamiętajcie, że każda złotówka ma dla nas ogromne znaczenie. Przygotowaliśmy dla Was wiele pamiątek i nagród do wyboru. Cześć, nazywam się Aneta Pawska. Na Alternative Fashion Show zajmuję się oprawą graficzną i fotograficzną. Dla projektu Na Polak Potrafi przygotowałam nagrodę w postaci trzech sesji zdjęciowych w stylizacji od wybranego projektanta z pokazu. Zapraszam wszystkich już 25 czerwca na pokaz, a dzień później na targi, gdzie będziecie mogli się ze mną spotkać i zapoznać z moją ofertą fotograficzną. Pozdrawiam serdecznie. Potrzebujemy funduszy na scenę, wybieg, oświetlenie, nagłośnienie, promocję oraz filmowanie wydarzenia. Bardzo liczymy również na Waszą obecność podczas wydarzenia. Dlatego zapraszamy wszystkich w dniach od 25 do 26 czerwca do Torunia. Spotkamy się w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu. Bardzo się cieszę, że jest taka inicjatywa w Polsce, jak Alternative Fashion Show, że mamy szansę pokazać się, mamy szansę podzielić się swoją twórczością, tym, co robimy. Przy okazji po prostu podzielić się fajną, pozytywną energią ze sobą nawzajem, poznać się, bo wiadomo, że nie wszystkie alternatywne modelki, w ogóle ludzie z tego świata modelingu alternatywnego mieli okazję się poznać i jest to doskonały po prostu sposób na poznanie nowych osób, zainspirowanie siebie nawzajem. Także nie mogę się już doczekać tej edycji i myślę, że wszyscy będziemy się fantastycznie bawić. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć, tu Silver. Zapraszam Was na Alternative Fashion Show, które odbędzie się 25 czerwca w Toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I'm still a blend, I know I cannot even move this glass.
Hurts my feet, is it a complete order?